Jeden na jeden, witam Państwa, witam mojego gościa, Paweł Kukiz, lider ruchu Kukiz 15. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od Donalda Tuska, który po azjatyckim szczycie napisał tak. W kuluarach także pytania o Polskę w związku z Marszem Narodowców. Bez złudzeń, reputacyjna katastrofa. Może nie wszyscy się tym przejmują, ale ja tak. Czy 11 listopada to dla Polski medialna katastrofa? Medialną katastrofą jest wypowiedź, są wypowiedzi pana Tuska. To jest człowiek, który mógłby wykorzystać swoją pozycję w Europie, w świecie ku temu, by on ma wręcz obowiązek bronienia Polski. Te hasła, które się pojawiły na Marszu Niepodległości, to skandal i rzecz niedopuszczalna. Natomiast wchodzenie w taką retorykę, czy wchodzenie w grono tych osób, które potępiają Polskę, czy jakby transponują cały te kilka marginalnych zdarzeń na cały marsz, no to jest wręcz coś z pogranicza zdrady. Tyle. Przepraszam? Z pogranicza zdrady. Mówię, że Tusk zachowuje się jako osoba, jak jakaś obca agentura. No powinien bronić Polski najnormalniej w świecie. A co to nie jest były z tym zdarzenia złego, że Donald Tusk informuje o to, o co był pytany w kuluarach? Pana, samo wie pan, w kuluarach skulić uszy, nieście, jakby skulić głowę i nie bronić jak lew polski, nie mówić, co wy wyprawiacie. A skąd pan wie, co mówił Donald Tusk? Może bronił Polski? Proszę pana, widzę, czy słyszę ten wpis. No, w tym wpisie nie ma ani słowa o tym. Postawiłem się, pokazałem, że tak nie jest, próbowałem tłumaczyć i tak dalej, i tak dalej. On jakby przyjmuje to jako fakt dokonany, taką postawę. Uważa tę postawę za wręcz... Klimat tego wpisu jest taki, że można uznać, iż premier Tusk tutaj, czy były premier Tusk, w jakiś sposób afirmuje tego typu postrzeganie. Ale on wyraźnie pisze, może nie wszyscy się tym przejmują, ale ja tak, mówi o tym, że przejmuje się tym, jaki jest obraz Polski na świecie. Ale nie robi na tyle wyrazistych działań, by pokazać, że ten obraz jest zmanipulowany. Jakie wyraziste działania? No wyrazistych taki, że złożyć protest, no po prostu najnormalniej w świecie publicznie powiedzieć, nie życzę sobie, by naród polski określany był mianem faszystów na podstawie kilku incydentalnych zdarzeń. Nie podoba się panu... Równie dobrze, proszę pana, można uznać naród niemiecki za naród faszystowski, biorąc pod uwagę mecze piłkarskie, czy Brytyjczyków i tak dalej, i tak dalej. Nie podoba się panu nieraz reakcja... widziałem symbole białej rasy na stadionach, nieraz widziałem na manifestacjach gdzieś w Londynie, czy w Berlinie, czy gdziekolwiek indziej. I gwarantuję panu, że szefowie tych państw, czy wysocy funkcjonariusze broniliby jak lwy swoich nacji, a pan Tusk po prostu tej uszy po sobie spuścił głowę i mówi, no... Panu nie podoba się reakcja Donalda Tuska, a podoba się panu reakcja polskich władz? Jest wystarczająca? Adekwatna do tego, co się wystarczająca będzie wówczas, kiedy ja zobaczę te osoby, które dopuściły się tak haniebnych czynów za kratkami. To wtedy uważam, że wtedy będę mógł powiedzieć, że polskie władze zachowały się w sposób czyli dobry. Ci wszyscy ludzie, którzy nieśli te skandaliczne transparenty, powinni mieć postępowanie i powinni skończyć za kratami. No ja nie wiem, czy to już prokuratura i sąd i prokuratura ocenią. Natomiast z całą pewnością nie powinno to pozostać bezkarne. Na pewno. Mam tutaj ogromne pretensje do policji polskiej, która powinna była, znaczy do policji, do władz. Do ministra Błaszczaka, do ministra Zielińskiego? Do tych zwierzchników, którzy nie w sposób rzetelny nie podeszli do, nie przeglądali się organizacji tego marszu. Można było doprowadzić do takiej, gdyby policja posiadała sprawny wywiad, można było nie dopuścić do udziału w tym marszu przynajmniej połowy. Czyli mówiąc wprost, przed demonstracją zwinąć tych ludzi z tymi transparentami. Ale naturalnie. Te transparenty są niezgodne, treści na tych transparentach niezgodne z polską legislacją. Panie przewodniczący, pytanie od naszego widza, pana Jerzego. Czy popiera pan ONR? Jeśli tak, to nie mam więcej pytań. Jeśli nie, to po pierwsze, dlaczego pan utrzymuje koło siebie ludzi o poglądach podobnych do posła Jakubiaka? Dwa, czy jest pan za delegalizacją ONR-u? Proszę o jasną deklarację, tak czy nie? Po pierwsze, stawianie posła Jakubiaka na równi z rzecznikiem Młodzieży Wszechpolskiej, to jest nadużycie, panie Jurku. Jeżeli już mamy robić jakieś znaki równości, to powiedzmy, że możemy porównać posła Jakubiaka do posła Gryglasa.
na takiej zasadzie. Jest bardzo, bardzo mocny rys narodowy, natomiast daleki od ekstremizmów i daleki od jakichś wypowiedzi, od rasizmu. A co z delegalizacją? Z całą pewnością ONR-u nie popieram, bo gdybym ten ONR popierał, to zupełnie pan pamięta te słynne taśmy Kukiza, które były nasączone wulgaryzmami i te wulgaryzmy były skierowane właśnie w stronę ONR-u i ale i jedna działaczy. Sprawa to krytyka i niepopieranie, druga sprawa żądanie delegalizacji. Jest pan za czy przeciw? Powiem panu tak, że ONR jest już na tak cienkiej, już balansuje, już jest tak blisko tej granicy delegalizacji, że jeżeli zrobi jeszcze jeden krok i zbliży się jeszcze bardziej do tego ONR-u przedwojennego, to z całą pewnością powinien zostać zdelegalizowany. Nie mam co do tego wątpliwości. Panie przewodniczący, podobnie jak komunistyczne bojówki. To jest to samo jak Antifa. Nad tym również należy i się... I delegalizacja ONR-u, i delegalizacja Antify? Jeżeli ONR, to trzeba się zastanowić również nad delegalizacją Antify. No to są bojówki terrorystyczne. Bojówki terrorystyczne? No, tak, idą w tę stronę, jedni i drudzy. Idźmy dalej. Podobno ma pan świetne relacje z prezydentem Dudą. Wciąż tak wyglądają? Nie. Gdybym miał świetne relacje... Ma pan fatalne? Jadłbym... Nie. Ja nie mówię, że fatalne. To jak wyglądają relacje pańskie z prezydentem? No mniej więcej takie jak pańskie. Pańskie, no tyle tylko, że ten kontakt jest chyba... A kto wie, może pan ma nawet częstszy kontakt niż ja. A kiedy się pan ostatnio widział z prezydentem? Nie pamiętam. To kwestia tygodni, miesięcy? Miesięcy. A poprosi pan prezydenta o to, żeby zawetował nowy kodeks wyborczy? Pana, to jest obowiązek pana prezydenta, nie tylko zawetowanie nowego kodeksu wyborczego, ale wręcz obowiązkiem prezydenta jest rozpisanie referendum w sprawie zmiany ordynacji wyborczej. No nie może być tak, że jedna partia wybrana przez 8 milionów ludzi będzie decydowała jak 36 o sposobach wyboru przez 36-milionowy naród. To jest sprawa dotycząca wszystkich obywateli, od lewa do prawa. Uważa pan tę decyzję, czy te zmiany proponowane przez PiS jako uderzenie we własne ugrupowanie, we własny ruch? Nie, proszę pana, to jest uderzenie przede wszystkim w Polaków, to jest uderzenie w demokrację, to jest uderzenie w obywatelskość. Jeżeli PiS proponuje... To jest upartyjnienie państwa. Jeżeli PiS będzie miał PKW, PiS ma sam Trybunał Konstytucyjny i podzieli się w samorządach okręgi, do tej pory wybieraliśmy z okręgów 7-15 radnych, w tej chwili będziemy wybierać między 3 a 4, no to jest rzeczą oczywistą, że przy odpowiednim jeszcze podziale tych okręgów PiS bierze sobie wszystko. Ale czy pan i trochę... może w nieskończoność wygrywać ale czy wybory. Pan, panie przewodniczący, czy pan trochę się nie przypomina trochę tych karpi proszących się o przyspieszenie terminu Bożego Narodzenia? No bo wie pan, że JOW-y promują ludzi, którzy mają najwięcej poparcia. Karpiem to będzie pan i pańscy koledzy i koleżanki wtedy, gdy zmienią ordynację tak, jak będą chcieli. Ale pańskie ugrupowanie według ostatnich sondaży ma ordynację tak, jak będą chcieli, to również równocześnie będą mogli pana uznać za karpia w legislacji. Rozumie pan? A nie straci pan na tym, gdybyśmy wprowadzili wszędzie JOW-y? Ale co ja mam stracić, czy nie stracić? Proszę pana, ja tu przyszedłem po to, by między innymi do parlamentu, po to, by zmienić ordynację wyborczą i oddać państwo obywatelom. A czy obywatele mnie wybiorą, czy nie, to już jest inna sprawa. Dobrze, jedna sprawa to jest apel do prezydenta o weto i rozpisanie referendum. A spotka się pan z prezesem Kaczyńskim i spróbuje go pan przekonać, panie prezesie, proszę nie iść tą drogą? Ale pan prezes nigdy nie był zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych, więc byłaby to raczej sprawa i aż tak sprawa pana nie lubi, czasu. Żeby się zmienił zdanie. Proszę pana, to nie jest kwestia lubienia się, nie sprowadzajmy spraw dotyczących państwa polskiego, spraw zasadniczych, sposobu wybierania przedstawicieli do relacji między panem prezesem, a mną, czy kimkolwiek ale innym. Ale wie pan dobrze, to że bardzo duże znaczenie w polityce mają osobiste kontakty. Może pan by przekonał prezesa? Będę próbował przekonać prezesa, natomiast obawiam się, że nasza postawa ostatnia przy reformie sądownictwa, czyli nasz upór przy wyborze sędziów KRS-u przez 3/5, nie będzie sprzyjał dobrej rozmowie z prezesem. Sądzi pan, że prezes ma panu za złe, przepraszam za wyrażenie, konszachty z prezydentem? To nie są konszachty z prezydentem, tylko to jest to, o czym mówię, te 3/5, to jest sposób wybierania sędziów, a nie moje relacje z prezydentem. To jest odpolitycznienie sądów. Co pan zrobi oprócz apelu? Wyjdzie pan na ulicę? Będzie pan w jakiś sposób demonstrował w Sejmie, żeby to nie przeszło?
likwidacja jogów? Dzisiaj robimy, proszę pana, konferencję, która miała być wysłuchaniem publicznym w Sejmie. Niestety Prawo i Sprawiedliwość, znaczy Kancelaria Sejmu nie zgodziła się na wysłuchanie publiczne i w związku z tym mamy konferencję dotyczącą jowów na wszystkich szczeblach samorządów, ponieważ dzisiaj składamy projekt ustawy wprowadzającej jowy również w sejmikach wojewódzkich, na każdym szczeblu samorządu. Widział pan konferencję Beaty Szydło i Jarosława Kaczyńskiego wczorajszą? Nie, proszę pana. Ale słyszał pan relację z tej konferencji? Nie słyszałem. No prezes dziękował pani premier Szydło za 2 lata. Proszę pana, mnie interesuje w tej chwili... Myśli pan? Nie, nic nie myślę. Myślę w tej chwili tylko i wyłącznie o sposobie wybierania posłów. No dobrze. Pani Małgorzata, pan czytał wcześniej pytanie pani Małgorzaty. Że nie potraficie jako ruch społeczny nic zrobić, tylko narzekać. Pani Małgosiu, zwracam się do pani. Czy pani nie wie, na jakim świecie pani żyje? W tym, w naszym kraju, w państwie jest taka ordynacja wyborcza, że jedna partia, mając kilku posłów więcej, decyduje zgodnie z prawem absolutnie o wszystkim. Może również zmienić sposób wybierania posłów. Ostatnie... I dopóki pani tego nie zrozumie, to ja nic nie jestem w stanie zrobić. Panie przewodniczący, czy pan coś rozumie z tych słów prezesa Kaczyńskiego, który powiedział, że po wetach Andrzeja Dudy zmieniły się okoliczności polityczne, a proces polityczny jest trudniejszy? Czy to pana zdaniem jest taka zapowiedź, że ja zostanę premierem? Znaczy nie ja, tylko prezes. No ale zostanie, no wręcz, proszę pana, jeżeli zmienią jeszcze ordynację wyborczą, ustawią całe państwo pod jedną partię, będą mieli wręcz zagwarantowane, będą mogli wygrywać w nieskończoność wybory, bo tak jest ta ordynacja ustawiona po zniesieniu jowów, to może się nawet królem Polski ogłosić. No. A pan chciałby, tego, czy państwo tego nie rozumiecie? Jarosław I? Proszę? Może, proszę pana, pierwszy i ostatni. Paweł Kukiz, lider ruchu Kukiz 15. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Do zobaczenia.